Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony White62. To jest kolejny odcinek z serii Cyberpunk 2077. I tak, już widzę, że wszystkie zmiany w ustawieniach pomogły. A przynajmniej pomogła zmiana rozdziałki, to na pewno. Więc jeśli ktoś ma problem na średnim sprzęcie, to niech zmieni rozdziałkę. A nie daje taką, jaką ma od monitora. Ja taką dawałem. Efekt, no cóż, był dość słaby. Znaczy, efekt był spoko dla mnie, ale pewnie nie dla was. Teraz jest. Tak. Nara. 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 Nara i nara. Tak. O tak. I jeszcze biegniemy po jedną z rzecz, której wcześniej zapomniałem. Mianowicie po spróbę. I lecimy. Zostańmy tak. Dobra. What? Co mnie uderzyło? Samochodzik? Serio? O! Wyekwipujmy nowe rzeczy. Tu mamy lepszą kurtałę. Tu mamy lepsze okularki. I tu mamy lepsze buty. Dobra. Okej. Kurde. Bajo jajo, kurwa. Czyli przez... Czyli to tak oni do mnie strzelał. Dobra. Nie,
Okej. O, mamy kolejny poziom amputacji. Kij baseballowy wzięty. Dobra. Do strzelby amunicja, do palaczyk. Okej. I full HP. Dobra. I wyekwipujmy kolejne rzeczy. Nowe. Mamy coś nowszego. O, rewolwer. Zostawmy sobie rewolwera. Tak, to możemy walić, to możemy walić. Budowa ciała na poziomie 6. O tak. Nic ciekawego. Maska gazowa. I... O, bierzcie inaczej wyglądające buty niż wcześniej. I kij baseballowy, kto jest gorszy od... W sumie kij baseballowy sobie rozłożę. Tak. Chodźmy. Zamknąć się. Okej. Dobra. Zapraszamy. Okej. Masz ochotę na zajebisty braindance? Jasne. Jasne. Wchodzę. Najpierw zasady. Okej. Pamiętaj, bez żadnych krzywych akcji w środku i bez nagrywania. Dobra. Żadnych dragów, żadnego obmacowania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Okej. Przecież wiem. Nie wypełzłam spod kamienia. Nie. Wchodź. Chociaż chyba tak musicie.
PS2 z podkamieniem. Witamy, Ulysses. No. Taką delikatną masz tę buźkę. A ty też. I tak, z ziemi będę miał wpisów w Bitensie, więc nie będę tego komentował. Nic dziwnego. No. Ech. Teraz zobaczymy, co się tutaj jest. Jeszcze jak wrócę do pokoju później, to pokażę jedno nawiązanie, takie fajne. Pogadamy was, bo muszę sobie odbudować rzeczy. Dzięki za hajs. I mamy wiarę w wampiry. Ale ja chcę pod prysznic. Chyba, że tutaj będzie. Nie. Tu nie ma. Tylko, że jak chcesz zrobić dwójkę, to też nie da rady. Ślepa jesteś? Tak, oczywiście, że jestem ślepa. Masz jakiś problem? No, masz jakiś temat? Zawsze. Wymyślam na poczekaniu. Ło. Chyba przez butelkę mnie walnęło. Dość dziwny przeskok. Będzie odczuwany na ragan, już mi się nie chce powtarzać tego paręnaście razy. Jest takie nowe, zajebiste pieniądze. Wczoraj tam byliśmy. Okej. Okay. Nie da się tego i całki wziąć. No to trudno. Podamy na dół. Dobra. Soczek. O, przejdźmy przez obsługę. Tak. O, to była drzazga, nie zauważyłem jej w ogóle. No dobra. I tutaj też mamy drzazgę. Hej. Siema. Co dla ciebie? Ta nazwa klubu... To co zawsze. Lizis, to od imienia właścicielki. Wciąż tu pracuje. Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Jak każdego. Lizis prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizis Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. No. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Okej. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z brzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ja ostatecznie za Tiger się oddali to miejsce Moksom. No, w pewnym sensie. I za ruch. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły wszystko z szacunku na szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. No spoko. To teraz... Szukamy Evelyn Parker.
No. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj. A kto pyta? Nie mówię, nie stać mi na napiwek, ale... V, jesteśmy tu umówione. No. Miło cię poznać. Mateo. Siema. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiała się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Yep. Czekałam na nią. O. Hello, lady. Evelyn Parker. Siebcio. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Okej. Senson? Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Ja źle kopię. Muszę wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? No. Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Tak. Potraktuję to jako komplement. Okej. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Aha, czy jeszcze nie zaczęliśmy? Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. No spoko. Dobra, wstajmy. Bo trochę przedłużam. Szybko za Evelyn. Po prostu powiedz mi prawdę. Siadaj. No mów, czego chcesz. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież obie wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Jakie to ma znaczenie? Właśnie. Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? Oho, tak tym razem wziąłem inną wersję. A co, piszesz biografię Dexa? No właśnie. Muszę cię rozczarować, niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak zlecił ci tę robotę. Tak. Ja pierdolę. Zadzwoń do Dexa, jeśli masz jakieś wątpliwości. No dokładnie. Ja poczekam. Nie sądzę, żebym usłyszała coś, czego jeszcze mi nie powiedział. Albo coś, co chciałabym usłyszeć. Pod tym względem od fikserów gorsi są już tylko prawnicy. I sprzedawcy samochodów. Chwilowo zaufam swojej intuicji. To jaka jest twoja intuicja? Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Tak. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. No tak. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości. Ale mnie interesują dane zapisane na Reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Za drogie to coś. Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiął się na wyżynę swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? A, czy jakaś grubo się... Nie gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Ho. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. Okej. A ty wiesz? No właśnie, chyba nie wiem. Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. No. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Dlaczego? Ciekawe. Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki?
Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No, mogło być. Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Tak. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo oddał wszystko go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. No. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. Dokładnie. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dobra. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? No tak piąte przez dziesiąte to strzegał. Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. No dobrze, przy pani. Chociaż to mi śmierdzi. I to mocno. Czekam. No to czekaj. Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Właśnie. Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać wabank. Ups. No to właśnie teraz będziemy grać wabank, tak jakby. Częściowo. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? I gdzie jest haczyk? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. Dobra. Pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłyśmy plotkować o Arasakach? Nie. Co jeszcze wiemy o Yorinobu? Właśnie. Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No ale Yorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Okej. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Ryzykuje wszystkim, próbując tego przekrętu z relikiem. No dokładnie. Bo jak wielu innych uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto. Jakie? Że może zyskać jakąkolwiek kontrolę. Nad czymkolwiek. Okej. Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? No. To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu Pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. Właśnie. To musi być istotne. Nawet bardzo. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. No dobrze, niech ci będzie. Co teraz? No. Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. Moment. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. No właśnie. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. To jest trochę... A tego właśnie potrzebujesz. Okej. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Jest jak jest. Kochana, relik będziesz musiała zlokalizować sama. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? No. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Okej. Nie. Nie. To żaden problem. No to zobaczmy ten Braindance. No. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moxów. Znamy się od lat. Okej. Vi, jedna ważna sprawa. Tak? Ufam Judy jak mało komu.
Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie i w interesach. I kraść w towarzystwie i w interesach. No, jesteście. To jest Vi. Przyszła po nagranie. No, a to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Okej. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. No. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz. Ale translator mimiki swoje odsuki. Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała, podobno. Ale matrycę wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. Wiem. Skompilowałam to twoje nagranie F. Moment, coś mi się chyba ustawienia załatwiły. Nie, jest okej. Jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się. Najważniejsze, żeby Vi mogła w to wejść. Dobra, to jest to tylko jedno ze 23. Mi przypadkiem przedstawiło... Nie, pełny ekran, wszystko jest w porządku. Dobra. Spoko, skalibrujemy pod nią. Dobra. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig-Jig. No, pewnie dostajecie całkiem niezłe te pornosy. Street. To co? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. No, wpuść. Okej, Vi. Pływałaś już wcześniej w surowym braindance'ie? Mam za sobą godziny zwykłych braindance'ów. Ale w surowym nie byłam nigdy. No. Spoko, wszystko ci wyjaśnię. To prostsze niż myślisz. Okej. No dobra, ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. Okej. To ładuję. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Czekaj, co to za profil? Muszę dopasować model twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji braindance'u. Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mdłości. Trochę jak w spieprzonym wirtualu. A w najgorszym? Wysmażę ci synapsy. Aha, czyli jak stało? Ale spokojnie, nie dopuścimy do tego. A, czyli tutaj cało już jest blokowane. Okej, róbmy to. Ale obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Okej. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Dobra. Okej. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Dobra. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Dostajesz sporo zleceń tego typu. Właśnie. Tak. Ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu. Rutynowe kalibracje braindance'owych pornosów. Podkręcasz orgazmy? Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutyniarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu. Okej. Ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne i niezapomniane. I powtarzalne porwole. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Okej. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoiła z edytorem. Dobra. No dobra, co by ci tu...
A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować. Ale to... No właśnie. Wybrała mi coś... odpowiedniego. Widzisz... Co wybrałaś? To nagranie z napadu na sklep w Haywood. Amatorska robota, już nie pamiętam, gdzie to dorwałam, ale dla naszych potrzeb będzie w sam raz. Okej. Jasne. Dobra, zaczynajmy. Odpalaj. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz, jak to wygląda, a potem skoczymy w tryb edycji. Okej. Wchodzisz do Braindance'u za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Dobra. Okej, wchodzisz! Dobra. Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Gleba. Kasa! Ty, dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy! Ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Właśnie. Chodzia! Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Uff. Nic się nie stało, żyjesz. To naprawdę lepsze niż stało. To było... aż za mocne. Czułam tego kolesia, jego... stres, ból, lęk i nadzieje. No. Zmieszane z czymś jeszcze. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Możliwe. Nic ci nie będzie. Dziękuję. Ustawiłam już wszystko, jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Dobra, odpalaj. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mogła swobodnie przyjrzeć się całej scenie. Dobra. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. Okej. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. Co? W porządku. A teraz przewiń nagranie kawałek do przodu. Dobra. Plan jest prosty, więc bez wymiany. Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Dobra. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Bo to tu przyszłaś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą Braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Okej, tutaj. Tak. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Dobra. Sprzęt rejestruje wszystko. Nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałaś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Okej. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej, chodź, kurwiarze pierdolone. Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A nie jako chuj strzeli. I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stała obok. Dokładnie. Tak właśnie działają implanty nagrywające.
Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Dobra. Posprzątaj schówek, ja stanę na czasie. Mamy promocję na dwa smaki. Kary i sefrę. Na ciebie! Na ciebie, kurwa, wstyd! Okej. Ty! Lewa powiedziałem! Kasa! Ty! Dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajem, jak pierdolę! Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? Właśnie. F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mogła sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. Odlot. Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, już podchodzimy. Dobra, jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Dobra. Tego psa! Nie chcę się przybijać. No ruchy! Trochę ruchy, kurwa! Co? Chcesz zrobić kurkę? Widzisz? Dobra. Strzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Dobra. Już idziemy skanować. Q. Dobrze. Dostał kulkę od własnego kumpla. No. Koleś pewnie planował to od początku. A jak? Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. No, za doświadczenie pewno. Prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Tak, za chwilę wyjdę. I wychodzimy. Robi wrażenie, co? Tak. W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do FAB folderów. O! To co? Gotowa, żeby zająć się waszym nagraniem? No. Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak ten chłopak... Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Z kim? Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Podpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. No właśnie. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Okej. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Evelyn, bez udziału T-Bag wiele tu nie zdziałam. No. Judy, proszę. Ona chce tu wpuścić Netrunnera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. Pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży. Tak, jak planowałyśmy. No dobrze. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Dziękuję. Cześć, Vi. Co tam? Hej. Słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sama? To nieważne. Nieważne. Skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Dobra. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem.
Dobra, wchodzę. Powinnaś dostać wezwanie właśnie teraz. Okej. Zaakceptowałam. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Okej. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Chodzia. Wi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jasne. Jesteś tylko kawałem mięsa do wzięcia. Evelyn. Ona... poczułam jej przerażenie. No. O, ale błyskawicznie się okonała. Powiedział. Nie. Oni mi za to zetną głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Jasne. Ale to za chwilę. Wkrótce się przekonamy. A, czyli FPS zależą od pojedynczych. Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. O! Ale posłuchasz jeszcze tego. Jest oderwany. Takiego szampana to jeszcze nie próbowałam. Smak jest podkręcony? Wyobrażenia nie. W świecie, którego już nie ma. Wkrótce będziesz mi takiego nigdy nie było. O tak. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Ło. Przyjąłem do wiadomości. Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. To za chwilę. Ci. Przepraszam, że musiałaś czekać. Interes. Dobra. Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę i przejdzie. Okej. Okay. Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Dobra. Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tak. Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Właśnie. Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Dobra. Chcę właśnie obejrzeć cały. Bardzo miło, ale chodź już. No. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. O, tak. Ja pierdolę. Jakbym sama się z nim... Skup się na istotniejszych sprawach, Vi. O, tak. Brakowało mi tego. Okej. Okay. Ciebie. Wiem. Dobra. My. Teraz przybijamy. Ja pewnie do samego początku. Okej, i dobra. Dobrze. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnaturę. Dobra. Cholera, kamery. No. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę?
właśnie. Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Okej. Jesteś tylko kawałem mięsa do zdjęcia. Rozgość się, proszę. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Okej. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Dobra. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Okej. Okay. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Okej. Okay. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Słyszałaś? Tak. Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Dobra. Oho. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Dobra. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Okej. Okay. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Okej. Okay. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. No dobra. Dropsy? Ostatni moment, chyba i droga. No to wydarzą. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Okej. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Raczej nie. Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Dobra. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Chwila, moment. Naładowany. Zabezpieczony. Dobrze wiedzieć. Nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. Okej. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipu w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. Okej. Okay. Pomyliło mi się przebijanie. No, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Może. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? No dlaczego nie? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. No dobra. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Dobra. Dobra.
Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Okej. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Go. Mamy to. Dobra robota. Okej. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. No to wychodzimy. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. Mamy to. T-Bag, rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Jasne. Okej. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. Okej, dzięki. To przenośny edytor. Obsłuży też inne brain dance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Dziękować. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. No. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? No. Żywe, gadające trupy. Też to widzę. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Dokładnie tak. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Też. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwe. Ja jestem martwa. No. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Ta, Evelyn. Evelyn. Nie przeginaj. Nie wybieraj drogi na skróty. Właśnie. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Okej. Zresztą pogadamy za chwilę. Dobra. I tak. W tym miejscu zrobimy sobie przerwę. A ja zapraszam was na kolejny odcinek z serii Cyberpunk 2077. Jestem pewien, czy jak się będę żegnał, bo żegnanie będzie różne. Także cóż, trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.